Wprawdzie jestem zupełnie nieprzygotowany i przypuszczalnie za 3 albo 5 minut pani wróci po coś. Przypomni sobie w ostatniej chwili. W związku z tym być może to nie jest ostatnia próba. Nie chcę przechodzić do tematu właściwego, bo chciałem dzisiaj powiedzieć o statystyce. I jeszcze o miłości. Więc może odwrócę kolejność, bo miłość jest ważniejsza. Ktoś kiedyś zadał pytanie, co to jest miłość. No i pytanie jest do dzisiaj tajemnicą i na zawsze pozostanie. Tak się zastanawiam, czy to może być po prostu skojarzone ze sobą te dwie sprawy. Miłość i statystyka. Mam takie poczucie, że miłość jest rzeczywiście wszędzie, że nas otacza, że cali jesteśmy miłością i w miłości. Zgadzałoby się, no. Zawsze byłem kochany i zawsze mnie kochano. I wszystko, co miałem, było zawsze najlepsze. Oczywiście z tego diapazonu możliwości, które były dostępne. No, mogło ich nie być w ogóle na początku, no i właśnie tutaj już się zaczyna ta ciekawa statystyka, bo ze statystyki to mi się tak mi wynika, że tak musi być, że no jedynaków jest najwięcej, że wszystko, cały wszechświat jest podporządkowany tej krzywej Gaussa, która jest, no, która jak gdyby jest największa część, no może nie największa, bo to zależy od jej dokładnego kształtu, ale najwięcej jest tych ogonów po prostu, które się ciągną za peletonem, że za tą główną, zdrową siłą narodu, która ma dwójkę dzieci. No i oczywiście trójki dzieci to już mają nieliczni, najbardziej płodni, niekoniecznie najbogatsi, bo to mogą być Chińczycy, Hindusi, nie powiem kto jeszcze, w każdym razie stop, uciekaj. Już mnie idzie uciszać. Uciekaj. No w każdym razie w tej masie ludzi to pierwszym takim filtrem to jest płodność
Czyli jak gdyby, jeżeli powiedzmy wyróżnimy te trzy grupy, czyli ci najmniej płodni, ci średnio płodni, ci najbardziej płodni, czyli najwięcej jest jedynaków, ponieważ są jakoś tam kontrolowani, żeby nie było tych dzieci za dużo w stosunku do możliwości rodziców, albo możliwości państwa, albo możliwości narodu, albo możliwości planety. W każdym razie populacja jest kontrolowana, w związku z tym nie może być za duża do możliwości życiowych, ponieważ i tak, jeżeli będzie za duża, to wymrze tyle, żeby była odpowiednio mała. W jakikolwiek sposób to jest, będzie uregulowane, czy to będzie wojna, czy to będą choroby, czy to będzie jakakolwiek inna przyczyna zgonów i ich wzrostu, która ureguluje populację do takiego poziomu, żeby ludzi nie było za dużo, więc w związku z tym cały czas ich musi być tyle, żeby cywilizacja mogła postępować w poznaniu, w zrozumieniu, w trwaniu. No i o tyle świetlana jest ta przyszłość, że jak gdyby no cała ta masa ludzka jest w stanie ciągle pracować i jak gdyby myśleć o sobie i o swoich, i o swojej przyszłości, i o swoich no, możliwościach to zmian, kształtowania rzeczywistości. W związku z tym nie ma innej możliwości po prostu jak przetrwanie. Tak jak trwa, powiedzmy, populacja mrówek na planecie, no, trwa sobie, chowa się gdzie się da. Tam gdzie może, tam żyje, tam gdzie nie może, tam nie żyje, ale gdyby mrówki nie zjadają całego świata, nie idą marszem przez całą planetę, nie pustoszą jej, tylko po prostu na niej żyją w takiej ilości, w jakiej mogą żyć. Jeszcze nie wymierają. No wprawdzie pszczoły i tygrysy już tak, ale ludzkość jeszcze nie. Chyba mamy największy potencjał z wszystkich innych stworzeń do zachowania jakby bezwzględnego pierwszeństwa i jak gdyby jesteśmy w stanie niektóre stworzenia hodować, inne wytracać. I narody, i jednostki. I jak gdyby jesteśmy w stanie pozwolić sobie samemu istnieć odpowiednio długo, czyli jak gdyby najlepiej na zawsze. W jakichkolwiek by to nie było okolicznościach, czy to w okolicznościach przeprowadzki planetarnej, czy w okolicznościach schodzenia pod powierzchnię oceanu w balonach wypełnionych czystym powietrzem, uzupełnianych przez koncentratory tlenu i innego rodzaju wynalazki ludzkości, no to jak gdyby to jest to, że ludzkość przetrwa na pewno. W jakiejś tam ilości, w jakiejś tam ekonomicznie możliwej wielkości. Ale jak gdyby no, istnienie ludzkości jest no, postanowione już. Być może trwa od bardzo, bardzo, bardzo dawna i jesteśmy tutaj na piątej planecie w 40 układzie, no także tego, no i kotka znowu nie. No i teraz muszę kończyć, ale chciałbym jeszcze. No i taka właśnie jest ta możliwość ludzkości. Chciałaby jeszcze, ale już musi.